Witam Was w kolejnym dniu, 8 dniu remontu czy też wykończenia tego mieszkania. Dzisiejszy plan: wyszlifowanie salonu, sufit, ściany i tutaj ten korytarzyk, pomalowanie naraz sufitów, no i posprzątanie tego wszystkiego, poskrobanie, zagruntowanie, no i płytki w salonie. Także wczoraj skończyłem łazienkę. Pojutrze będzie transport z brodzikiem, z kabiną, z muszlą. Także jutro mam zamiar fugować i posadzkę w salonie i tutaj łazienkę, aby pojutrze po prostu został mi tylko montaż. Biały montaż, panele w sypialni, oblistwowanie, no i beton. Także taki jest plan. Dobra, żyrafa podłączona, odkurzacz w gotowości. Wstępnie gąbką obszlifuję narożniki, bo maszyną, czyli tą żyrafą, nie dojdę wszędzie i wtedy halogen. Zasłonię sobie okna i będę szlifował ściany i sufity. Dobra, do roboty. Plan sytuacyjny. Wyszlifowany salon, pomalowany na dwa razy sufit już. Także sprzątam teraz, skrobię podłogi, zamiatam, odkurzam i napełni grunt. W sypialni też już jest sufit na dwa razy oraz faceta pod sufitem, żeby móc jutro taśmę naklejać i jechać z kolorem. Tak samo tutaj w salonie. Także od tego narożnika, gdzie będzie wisiał grzejnik, do tego narożnika idzie kolor. Idzie kolor Jägera. Tutaj, gdzie jest regips, drzwi wejściowe, do tego narożnika idzie beton bez żadnych prostokątów, po prostu cała ściana. W tym miejscu przyjdzie szafa, także za szafą będzie wymalowane na biało. Tutaj ten kolor, który Wam teraz pokazywałem, przyjdzie 10 cm tutaj na tej ściance. Tu cała ta ścianka z tymi kontaktami i tutaj do narożnika. Odtąd będą zaczynały się meble kuchenne. Tutaj też jest wszystko wyszpachlowane, na dwa razy wyszlifowane, także jutro pomaluję to na biało. No i tutaj, co widzicie, jest gładź, a tu jest goły tynk. Tutaj przyjdzie beton. No i tutaj są wyrysowane te prostokąty. Jest kupiona taśma, specjalna taśma właśnie do odcinania tego betonu. Nie wiem, gdzie inwestor ją położył, bo zazwyczaj robiłem to taśmą malarską, później tynkarską, ale teraz jest jakiś nowy wynalazek, jakaś nowa taśma właśnie do oddzielania tych kwadratów. Także jutro będzie malowane kolorem i zaraz wieszany grzejnik, także robi się wieczór, coś koło, nie wiem, 16 jest, a ja dopiero zabieram się za płytki. No zeszło się z tym sufitem, powiem Wam, brak tego grzejnika. Gładź nie była aż tak do końca super sucha, dało się ją wyszlifować, ale mulił się papier, także trochę roboty z tym było, no i dłużej mi to zeszło niż przewidywałem, bo chciałem te płytki szybciej zacząć, no ale nie przeskoczy. Także sprzątam, strzelam sobie linię na podłodze i jadę z tymi płytkami. Z uwagi na to, że
będzie tutaj ze mną inwestor, żeby do wieczora, nie wiem, tam do 9 czy do 10 wieczór te płytki musimy położyć, żeby tylko zostały same docinki, które będą tutaj w kuchni i tutaj przy ścianie. Docinkami się dzisiaj nie zajmuję. Trzeba położyć po prostu jak najwięcej podłogi w salonie. No nie uda nam się zrobić tutaj tego korytarzyka, no bo jakoś musimy po prostu wyjść czy też mieszać klej. Także to będzie jutro, także będzie ze mną tutaj inwestor, bo po prostu będzie smarował mi płytki od zewnętrznej strony i podawał, a ja po prostu będę klęczał i kładł, także niewiele wam nagram, coś tam nagram, jak będę miał już coś położone, także nie gniewajcie się. Dobra, plan sytuacyjny. Jest godzina? 21.36. 21.36, o 17.00 żeśmy zaczęli tutaj z inwestorem walczyć. Inwestor stanowisko ma tutaj, smaruje mi płytki od spodu, a ja tylko grzebieniem i plastyki, kliny, także tak to wyszło. Jest 30 cm przesunięcia z uwagi na to, że w paczce ile jest płytek? 4. I na przykład zdarza się, że 3 są proste, 4 jest wygięta, albo bierzemy drugi karton i 3 są wygięte i jedna prosta. Także żeby nie przebierać i nie wybierać, no to po prostu jest przesunięcie o te 30 cm i też fajnie wygląda. I powiem wam, że z całej tej podłogi, jaką tutaj widzicie, to patrzcie, to takie są odpady. Takie są odpady. I reszta wszystko jest wykorzystywane, także moim zdaniem bomba. Jutro wykończenie tych wszystkich docinek. Już nie mamy siły zawieszać tego klamota, także też go jutro zawiesimy i będziemy wykończali jeszcze wejście do domu, czyli ten przedsionek. Bo już o tej godzinie nie będziemy cieli. Dobra, chwilka oddechu i jedziemy dalej. Tak, finał dzisiejszego dnia. Jest za 10.11 w nocy, także to co mogłem, to po prostu położyłem. Jutro wcinki tam i jazda tu i zamykanie tutaj z tej strony, no i tutaj ten korytarzyk, także tak celowo było to zrobione, że chwilą kiedy otworzymy drzwi, to będziemy wchodzili po prostu po tych położonych już wcześniej płytkach, a to wszystko po prostu będzie zapłytkowane. Także walczę od godziny 8, no mówię, do 23. Normalnie nie pracowałbym tak długo, ale mój przyjazd był tutaj po prostu ustawiony, pod mój przyjazd było ustawione wszystko inne, czyli stolarz z meblami, transport mebli, sprzętu AGD, także żeby wszystko było zapięte tutaj logistycznie, no to wszystko było po prostu ustawione pod mój przyjazd i za 5 dni przyjedzie facet montować tutaj kuchnię, także dlatego jest taka walka, nie? Żeby po prostu tu skończyć i żeby chłop mógł przyjechać te meble zamontować. Dobra, myję się i spadam. Przespać się parę godzin i jutro dzień świstaka od nowa. No ale już niedużo zostało. Jutrzejszy plan zagruntować tym gruntem szczepnym pod beton tą ścianę telewizyjną, tutaj to. Pomalować sypialnię. No i jak się uda, no to bym pomalował jeszcze ściany kolor w salonie, ale nie wiadomo, czy to się uda. Bo to kurczę, tych docinań to też będzie trochę i no i też się trochę zajdzie, nie? Także poszło było o wiele szybciej, gdyby to szlifowanie poszło szybciej, no ale takie są uroki. Także dobra, myję klamoty i w razie co to do jutra.